Dzień dobry Państwu. Mam ogromny zaszczyt przywitać Państwa na spotkaniu z Panią Krystyną Budnicką. Spotkanie, które organizowane jest dzięki uprzejmości Domu Spotkań z Historią przez Gminę Żydowską w Warszawie w ramach wydarzenia NISKOR, po hebrajsku będziemy pamiętać, o powstaniu 1943. Krótkie wprowadzenie do tego, w jaki sposób Pani Krystyna rozpoczęła też taką swoją przyjaźń z naszą gminą. Za chwilę zaprezentuję Państwu Annę Ciałowicz, która jest pracownikiem Gminy Żydowskiej w Warszawie, redaktorką naczelną Kolbojnika, który Państwo dzisiaj możecie zabrać do domu i poczytać, i portalu warsze.org.pl, na który już teraz w imieniu gminy, do lektury którego bardzo serdecznie zapraszam. I oddaję głos prowadzącej i naszej bohaterce, Pani Krystynie Budnickiej. Dzień dobry Państwu. Mam wyjątkową przyjemność dzisiaj spotkać się z Państwem i z Panią Krystyną Budnicką, z Panią Heną Kuczer i opowiem tę historię, w jaki sposób doszło do tego, że poznałam Panią Henę. Otóż od 2 lat gmina prowadzi taki projekt Moja Żydowska Warszawa. To jest strona internetowa poświęcona żydowskiej Warszawie, na której są setki tłumaczeń z języka jidysz, osadzone na mapach. Teraz też będzie taka opcja, że będzie można przenieść się również do mapy przedwojennej Warszawy. I ja zamieściłam tam tłumaczenia dotyczące takiej osoby, która się nazywa Ber Kuczer. I napisał do mnie pan, którego nie znam, który nie wiem, czy się znajduje wśród publiczności. Nie, nie ma, ale mnie przyprowadził tutaj. Pan Mirosław Skwarek. Napisał do mnie, a ja znam taką panią i ten Ber Kuczer to jest jej wujek. No to ja się ucieszyłam, że taka osoba się odnalazła i doszło tutaj do bardzo ciekawej wymiany informacji między nami, dlatego że postać Bera Kuczera to jest postać zapomniana, to jest taki przedwojenny dziennikarz, literat warszawski. Ta postać wróciła dzięki tej właśnie stronie Moja Żydowska Warszawa, a spotkawszy się z panią Heną, mogłam też uzupełnić informacje, uzyskać zdjęcia tego Bera Kuczera i te nasze informacje jakoś się połączyły. Nawet tutaj doszła jeszcze taka historia właśnie niesamowita, przykra historia przeżyć w getcie warszawskim. I tą historię, którą Państwo za chwilę usłyszycie od pani Heny, myśmy też nagrali. Teraz muszę się przenieść troszkę poza scenę, żeby Państwu tą stronę pokazać, jak ona działa. To jest strona adres warsze.org.pl i tutaj są różne, to jest strona główna, jest też tutaj wyszukiwarka. Teksty są w 3 językach, nie wszystkie teksty, ale niektóre są po polsku, po angielsku i w jidysz. I tutaj można sobie szukać według ludzi, według miejsc, według różnych kategorii, ale też jest taka zakładka, która się nazywa Zasoby i w tej zakładce są filmy i między innymi są właśnie filmy z naszą dzisiejszą bohaterką. Jest film dotyczący życia przedwojennego w okolicach Placu Muranowskiego. Tej historii Państwo dzisiaj nie usłyszycie, dlatego zapraszam do obejrzenia tego filmu na stronie internetowej. A drugi film poświęcony jest już sprawom getta. Także zachęcam do odwiedzania tej strony. Można też jej szukać jako projekt Moja Żydowska Warszawa bądź przez stronę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Także taka jest krótka historia, w jaki sposób poznałam panią Henę i zapraszam naprawdę do wysłuchania fascynującej historii. Fascynującej i przejmującej przede wszystkim. Znaczy, już jestem przedstawiona, tak? Bardzo miejsce Plac Muranowski 10, mieszkania 23 dodam. Plac Muranowski, miejsce, którego nie ma w tej chwili na mapie Warszawy, no bo zginęło w ogóle razem z getem. Został zupełnie zburzony, tego miejsca nie ma.
Tam było moje szczęśliwe dzieciństwo, które zaczęło się więc w takiej dużej żydowskiej rodzinie, tradycyjnej rodzinie, religijnej rodzinie, gdzie byłam najmłodszym dzieckiem. Miałam 6 braci i 1 siostrę. I rodzice, ojciec był stolarzem, pracował razem z moimi braćmi na placu Muranowskim, gdzie mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy na parterze, a warsztat mieścił się w suterynie. I tam żyłam sobie prawie 7 lat. Szczęśliwe dzieciństwo, kochane dziecko, najmłodsze, więc trochę rozpieszczone. I chodziłam do przedszkola na ulicy Sierakowskiej, której nie ma teraz w ogóle. A pamiętam tylko z takich miejsc, które ocalały w mojej pamięci, to jest Park Trauguta i Ogród Krasińskich. To są te dwa miejsca. Jeszcze mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja w wieku lat 6 poszłam do szkoły. Teraz jest problem, słyszę, że jest, że rodzice się buntują, nie chcą dzieci do 6 lat posłać do szkoły, ale ja 70 kilka lat temu właśnie poszłam, mając 6 lat, do szkoły. Kiedy wojna wybuchła, miałam 7 lat i miałam za sobą pierwszą klasę szkoły podstawowej. Cóż mogę powiedzieć o mojej rodzinie? Tutaj właśnie ten okres przedwojenny, właśnie, o którym pani mówiła, no to jest okres tutaj, o którym nie będę mówiła, chodzi, więc muszę przedstawić sytuację po wojnie, powojenną i po wojnie. Więc co jest takie bardzo charakterystyczne dla mnie i dla mojej rodziny? Kiedy wojna się zaczęła, ja mówię o najbliższej rodzinie, było nas 10, 8 dzieci i rodzice. Kiedy wojna się skończyła, byłam tylko już sama. I teraz cały ten okres można by podzielić na taki czas, kiedy kogoś ciągle traciłam. Kogoś ubywało z tej mojej rodziny. I tak można by całą taką historię właśnie, była rodzina, już nie ma brata, nie ma drugiego brata, nie ma... I w końcu jestem ja. Można by dużo na ten temat, bo to 5 lat trwało, ale powiem najważniejsze. To, że rodzina była, że ojciec i bracia byli stolarzami, zaważyło bardzo na sytuacji naszej rodziny w getcie. Dlatego, że byli, to była stolarka budowlana, mieli taką smucalkę. Najważniejszy, właściwie taki najbardziej sprawny, był mój brat Rafał, który z tego, co pamiętam, skończył jakąś szkołę techniczną przed wojną i był bardzo jakoś technicznie przygotowany do pełnienia tych swoich prac. W okupowanej Warszawie i w getcie zwłaszcza było wielkie zapotrzebowanie na różne skrytki, na ukrycia. Najpierw to były, prawda, zakaz posiadania, powiedzmy, futer, zakaz, różne zakazy i trzeba było oddawać. Ludzie chcieli chować i takie skrytki właśnie wykonywali moi bracia na zamówienie. Ja byłam dzieckiem bardzo chronionym, ponieważ byłam najmłodsza i zawsze koło mnie był ktoś dorosły, który mnie chronił. Pierwszą taką utratą to byli moi dwaj bracia, którzy już w 1942 roku zostali zabrani do Treblinki i wraz oni byli żonaci. I wraz z żonami, i jeden miał już 2 dzieci, zostali w 1942 roku wywiezieni. My wiedzieliśmy, już wtedy pamiętam, że była mowa o tym, że nie wolno się dać złapać, trzeba się ukryć, trzeba się skryć, i bo może będzie szansa na przetrwanie. No była nadzieja. Może nadzieja wbrew oczywistości, wbrew sytuacji, która była dookoła, była jakaś nadzieja. I teraz, co się stało najważniejszego? Powstał pomysł zbudowania bunkra. I ten bunkier został, budował się kilka, nie wiem dokładnie, ale chyba kilka tygodni, albo mówię, że miesięcy. Trzech moich braci było zaangażowanych w żydowskiej organizacji bojowej. Także mieli kontakt z różnymi ludźmi z podziemia, z żołnierzami, z wojskowymi. Wiem, że przychodzili na jakieś zgrupowania, ale jednocześnie była taka sytuacja, że trzeba ukryć się, nie dać się złapać. Bunkier był pomyślany jako miejsce bardzo dobrego ukrycia i bardzo bezpiecznego. A na czym to polegało? Był to bunkier wybudowany poniżej poziomu piwnicy i
i co najważniejsze, był tunel, który prowadził do kanału ściekowego. A kanał był miejscem, w którym można się było poruszać niemalże po całej Warszawie, a przede wszystkim dostać się na stronę aryjską. Budowa tego bunkra zabrała dużo czasu, ale była też jednocześnie robiły się zapasy. Oprócz mojej rodziny, która nie miała pieniędzy na jakieś zapasy, tam było jeszcze kilka rodzin, ale nie umiem powiedzieć, ile, kto to był. Wiem, że był jakiś lekarz z żoną, że był jakiś tak. Miała być organizacja, była bardzo dobra. Ziemia, którą została wykopana, prawo. Bunkier był poniżej poziomu piwnicy i ziemia, którą się wydobyło, była obłożona strop i boki, co było, dawało zabezpieczenie przed zawaleniem, ale co się później stało, to zaraz powiem. To miało walory takie, ale miało też i swoje złe strony. Ziemia też, którą wykopano przy wydostaniu się tym tunelem do kanału, też trzeba było tę ziemię gdzieś tam umieścić. Mieliśmy obok, było takie pomieszczenie, taka piwnica, która miała być bardzo bezpieczna, bo był strop żelbetonowy i tam były nasze zapasy. Pamiętam, myśmy mieli, o dziwo, w naszym bunkrze mieliśmy radio i tam z radia dochodziły już, wiem, że słuchano radia, też nawet pamiętam takie, tu mówi Londyn, bum, 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 albo tu mówi rozgłośnia Polska świt. I była mowa o tym, że właśnie, ale już było później, że getto płonie, że oczekujemy pomocy, ale jeszcze wcześniej była wiadomość, że Niemcy biorą łupie na froncie wschodnim i taka była nadzieja, że może uda nam się przeżyć w tym bunkrze do wyzwolenia. I myśmy zeszli do tego bunkra, zeszliśmy w styczniu 1943 roku. Kiedy zaczęło się powstanie, ja już byłam w bunkrze, moja rodzina cała, moi bracia wyszli, trzech braci, wyszło do walczyć w powstaniu, ale wrócili do nas. Zdawali sobie sprawę z tego, że my bez nich sobie nie poradzimy. Oni byli dzielni, oni byli bardzo jakoś tak mężnie, byli żołnierzami, można powiedzieć. Natomiast mój ojciec niestety jakoś bardzo się załamał. Te wszystkie przeżycia, które kilkuletnie, okupacja, prześladowania, bardzo wywarły na nim jakoś taki, że stracił w ogóle jakąś taką chęć do życia nawet. Był bardzo nie był przywódcą rodziny, mimo że kiedyś był bardzo ważną osobą w naszej rodzinie. I całe przewodnictwo przejął mój brat Rafał. Miał na imię Ruben właściwie, ale myśmy go Rafałem nazywali. I co się dzieje? Oni wrócili, bracia moi, a dookoła getto płonęło. Oni wiedzieli, niektórzy uciekali kanałami na stronę aryjską, oni nie uciekli, bo wiedzieli, że muszą być z nami, że muszą się nami opiekować. I co się dzieje? Dzieje się to, że ten nasz bezpieczny bunkier rzeczywiście był bardzo bezpieczny, nie zawalił się. Zawalił się natomiast ta piwnica, w której były zapasy, ten żel betonowy strop się zawalił i wszystkie zapasy się spaliły. Zostały tylko dwa worki owsa, które nam służyły przez jakiś czas. Ale co jest ważne, ja mówię, że nie widziałam płonącego getta. Ale to płonące getto czułam na własnej skórze. W tym bunkrze, otoczonym dookoła iloma tam metrami sześciennymi ziemi, tak się nagrzał, że tam się czuliśmy jak w piecu. Co się dzieje? Tu dookoła jeszcze pali się. Uciekamy do kanału. W kanale jest wprawdzie chłodniej. Można było usiąść, bo kanał miał taki, jest taki jajowaty kształt. Kładło się deski, na tych deskach się siedziało. Trzeba się było ochłodzić. Widziało się nieraz, a już nie mówię o szczurach i różnych rzeczach, ale nieraz od czasu do czasu przepływały zwłoki ludzkie też. Bo co się dzieje? Niemcy się prędko zorientowali, że kanał jest miejscem ucieczki dla ludzi z getta. C-
co robili? Rzucali bomby gazowe. I wtedy gaz, my uciekamy przed tym gazem, uciekamy z powrotem do tego gorącego pieca, do tego naszego bunkra. Tam chwilę siedzimy, tu opada gaz, nie mamy żadnych masek gazowych. Wracamy z powrotem do kanału i tak przechodzimy z miejsca na miejsce. I wiele osób wtedy nie wytrzymało, i poza naszą rodziną, kilka osób wyszło, co się z nimi stało, nie wiem, wyszli kanałami na stronę aryjską, bo nie wytrzymali tej sytuacji. W końcu jakiś czas te mury, w końcu te zwały piasku ostygły i wtedy trzeba było pomyśleć o tym, jak urządzić się, żeby jak najdłużej przetrwać, żeby wytrwać. Nastąpił taki reżim, który nakazał nam, że po prostu, ja mówię nam, oczywiście żadnego właściwie udziału w jakichś decyzjach nie podejmowałam, bo to byli dorośli ludzie, którzy decydowali o tym. Noc zamieniliśmy na dzień, dzień na noc do tego, żeby nie było żadnego ruchu, że tam ktoś w tych gruzach jest, dookoła były gruzy, dookoła były zgliszcza. A my byliśmy w tych gruzach przysypani tymi gruzami. Dzień na noc i później te dwa worki owsa musiały nam starczyć na długo. I były takie porcje na każdy dzień, gotowało się, ta zupa się nazywała plujka. Ale muszę powiedzieć ważną sprawę, że tam w tym strasznym miejscu mieliśmy wodę bieżącą i prąd. Jedna rzecz, której nie mogę sobie uświadomić, skąd dochodziło powietrze. Bo nie było żadnego światła dziennego, nie było żadnego okna. A jednak myśmy tam trwali, myśmy tam żyli, więc musiało być jakieś dojście do powietrza, ale nie wiem, nie umiem tego. A proszę sobie powiedzieć, ja nie miałam niestety później z kim skonfrontować tej całej, bo już później nie było nikogo, kto mógłby mi powiedzieć, a jak to tam było, nie wiem. W każdym razie ten dostęp do kanału był jednak bardzo, bardzo ważną w tej naszej sytuacji, bo to by jakby wejść, można się było dowiedzieć, co się dzieje na ulicy, bo chodzili, prawda, po kanale i nadsłuchiwało się pod głazami, ludzie przechodzili jakieś wieści, no i to radio, które pamiętam, był taki horror, prawda, że to płonie, że oczekuje, że już, ale to już później nawet już nie płonęło, bo już nie było, już była tylko cisza. I wtedy trzeba było nawiązać kontakt już ze stroną aryjską, bo głodem by nas sytuacja wzięła, bo tego obsana tak długo nie starczyło. Z tego co wiem, wyszły dwie dziewczyny, które były nie z mojej rodziny, które miały prawdopodobnie moi bracia, którzy byli w konspiracji, musieli mieć jakieś adresy, jakieś nazwiska, jakieś miejsce, gdzie można się było skontaktować z ludźmi, którzy mogliby nam udzielić pomocy. I one rzeczywiście wyszły w nocy, trzeba było wyprowadzić. I był taki umówiony głaz kontaktowy. Kontakt, taka umowa. My podajemy karteczkę na górę i dostajemy tą samą drogą odpowiedź. Okazało się, że tam, gdzie te dwie dziewczyny trafiły, ja nie umiem nawet powiedzieć, jak się nazywały, kto to był, w ogóle nie wiem. I trafiły do dozorcy jakiegoś, który przyjął, przenocował i on stał się i właśnie tym jakimś takim człowiekiem, który był tym korespondentem, można powiedzieć, on listonoszem w zasadzie. On jako dozorca, on na owe czasy dozorca chodził z miotłą po ulicy i zamiatał, więc mógł tym środkiem, prawda, i niespostrzeżenie mógł rzucić kartkę, wyjąć kartkę. Myśmy właśnie między innymi dostaliśmy wiadomość, że ktoś przyjdzie do nas i nam zorientuje się, jak będzie można nam udzielić pomocy. Muszę powiedzieć, że ja to wszystko pamiętam bardzo dobrze, ale jakieś 2 czy 3 lata temu znalazłam notatkę w Żydowskim Instytucie Historycznym, w którym jest taka notatka przez osobę, która relacjonowała nasze wyjście już później we wrześniu z kanału. Pisze, kiedy już żywej duszy nie było w getcie, doszła do nas wiadomość, że w gruzach, w bunkrze jest jeszcze kilka osób, które oczekują na pomoc. I stamtąd wiem, że to był, ona pisze, to był wrzesień, 17 wrzesień. Ja co do daty takiej to nie wiem, ale ona to pisze, że między innymi wymienia, że, ale ona już pisze z perspektywy strony aryjskiej,
I wtedy pisze, że wyszedł Rafał, wyszła moja bratowa Anka, mój mały brat i mała Krysia. I wtedy już ktoś mnie nazwał Krysią, nie wiem kto, ale ona już mnie, o mnie wspomina Krysia. I to był już wrzesień 43 roku. Dzieje się tak, że przyszedł ten łącznik, miał plecak na plecach, pamiętam, miał w plecaku jakieś jedzenie i nam się wydawało, że jakiś człowiek nie z tej ziemi, jakoś z innej planety, zupełnie niepodobny do nas, normalnie wyglądał, miał plecak na plecach, miał jakieś jedzenie dla nas. Powiedział, muszę się zorientować, jak to wygląda i postaramy się was po kolei zabrać. I wyszedł, poszedł i zrobił nam nadzieję, przyjdziemy, na pewno was tutaj nie zostawimy. W tym czasie mój brat Rafał, który był, jakbyśmy go nazwali kapitanem tego tonącego okrętu, zachorował. I trzeba go najpierw zabrać, bo on potrzebował pomocy lekarskiej. Jego zabrakło, jego zabrali, a myśmy zostali bez kapitana. W tym czasie w gruzach zaczęły chodzić jakieś grupy ludzi, grzebiąc w gruzach, prawdopodobnie w poszukiwaniu jakichś skarbów, które miały się znaleźć. I któregoś dnia niestety usłyszeliśmy tuż koło naszego bunkra, że są jakieś ruchy niepokojące. Myśmy wtedy uciekli do kanału. I wyszło niestety do nich dwóch braci moich. Chcieli zobaczyć, co się dzieje, kto tam jest, a myśmy weszli do kanału, żeby nie ujawnić się, ilu nas jest, ile nas osób tam jest. Powiedzieli, to było dwóch Polaków. Powiedzieli, że oni tutaj robią jakieś porządki. Moi bracia, podobno, bo jeszcze mieliśmy relacje z tego, powiedzieli, a my jesteśmy głodni, może przyjdzie nam chleba przyniesie. No tak, przyniesiemy chleba. A myśmy się nie ujawniali dalej i za chwilę słyszymy strzały i krzyki i cisza. Czekaliśmy w tym kanale do nocy. W nocy moja siostra z moją bratową wrócił tam do tego bunkra. Nie było śladu po moich braciach. Nie było, bunker był splądrowany, ale nie było tam śladu ich. Prawdopodobnie zostali wyprowadzeni i na zewnątrz zastrzeleni. Słychać było po strzale. I wtedy naszym przywódcą, chłopak, który, najmłodszy mój brat, on był 1,5 roku starszy ode mnie, miał 12,5 roku, ale on już był mężczyzną. On chodził z moimi braćmi po kanale i on doskonale wiedział, gdzie się mieści ten kanał, ten płas kontaktowy. On wiedział i on nas zaprowadził. Zaprowadził nas po ten płas, ale tam już była tylko z całej mojej rodziny, tylko rodzice, siostra, ten mój mały brat, ja i bratowa. Było jeszcze kilka osób spoza mojej rodziny, ale kilka, może pięć jeszcze osób innych. I on nas zaprowadził po ten płas. I też mam, też tam relacji tej z Żychu jest taka notatka, że dostaliśmy wiadomość, że bunker został spalony i że nakryty i że czekają już od dwóch dni, czekają na ratunek, czekają ludzie pod tym błazem i że trzeba zorganizować pomoc. Tam jest taka notatka. My dostajemy wiadomość, że dzisiaj w nocy po was przyjdziemy. Czekamy. Okazuje się, że czekaliśmy 2 dni i 2 noce. Oczywiście bez wody, bez jedzenia, czy tak jedzenia nie było wiele, ale nawet bez wody. I kiedy przyszli w nocy, a to była bardzo trudna akcja, dlatego że była noc, to była godzina policyjna, gdzie nie wolno było w ogóle poruszać się. Ciągle przychodziły patrole niemieckie i każdy ruch był bardzo niebezpieczny. Przyszła duża grupa ludzi konspiracji, z Komitetu Żydowskiego. Może, nie wiem, co to byli za ludzie, z jakiej organizacji, ale prawdopodobnie tak, bo takie namiary mieliśmy.
I kiedy próbują podnieść włas, żeby nas stamtąd wyciągnąć, okazuje się, że włas jest zalutowany. Prawdopodobnie Niemcy zorientowali się, że ten włas jest jakoś tam, że coś się dzieje koło tego włazu, że jakiś tam ruch jest. I zabezpieczyli, że go zalutowali. I słyszymy takie polecenie, idźcie do następnego włazu. No, trzeba było tam dojść. Jak tu zrobić, jak tu dojść. I na szczęście ten mój mały brat, miał na imię Jehuda, znał drogę. Wiedział, gdzie jest ten drugi włas, on powiedział, gdzie to ma być i idziemy. Ale moi rodzice byli tak słabi, że nie mogli stanąć na nogach zupełnie. Byli tak osłabieni, że my się wszyscy wyglądali jak tak kościotrupy, tak jak się nieraz pokazuje ostatnie dni oświęcimy, tak mniej więcej wyglądaliśmy wszyscy. Myśmy już byli 9 miesięcy pod ziemią. To było pół roku po upadku powstania w Grecji. To czas taki. Myśmy tam trwali. I teraz sobie proszę wyobrazić, moi rodzice nie mogą wstać. I mówi moja mama, mówi, wy idźcie, tam jest na górze Rafał. On nam na pewno zorganizuje pomoc. Była taka wiara w tego Rafała, że tak jest wszechmocny, że on to potrafi zrobić. A moja siostra, która miała 24 lata, mówi, idźcie wy, ja nikt nie zostawię, ja zostanę z rodzicami. I ona z nimi została, nie chciała ich zostawić. Ale ja wtedy wychodząc nie myślałam, że ja ich więcej nie zobaczę. Ja poszłam i idziemy. Na przodzie idzie mój mały brat, który ma latarkę elektryczną na piersiach i prowadzi nas. I teraz do tego drugiego głazu, żeby dojść, trzeba było przejść skrzyżowanie kanałów. Nasz ten kanał był małym kanałem, ale trzeba było to przejść przez kanał burzowy. Dochodzimy do tego kanału burzowego i teraz właz, który mieliśmy dostać do tego włazu, był po lewej stronie. A prąd wody był przeciwną. Kiedy mój brat postawił nogę, żeby zmienić kierunek, porwała go woda. Woda go porywa, my jesteśmy w ciemności, bo na piersiach miał zawieszoną latarkę i my czekamy. Niedługo to trwało. Ja to mówię, że ja zawsze mówię, że to stał się cud. Bo on po to ocalał, żeby nas wyprowadzić. Tylko po to. Bo zatrzymał się prawdopodobnie na jakiejś śluzie. I on krzyknął, zobaczyliśmy światełko i on krzyknął, ja żyję. I on już prosto pod prąd, ale poszedł do tego włazu, gdzie czekali na nas ci nasi wybawcy i powiedział do nich, musicie zejść, bo nie dadzą sobie rady. No rzeczywiście ci zdenerwowani, bo to ci, co czekali na górze, to była śmierć dla nich i dla nas, bo to w każdej chwili byli uzbrojeni, pamiętam, trzymali, tak zdenerwowani byli. Ale weszli, my mówimy, że tam rodzice są, no, przyjdziemy później. I oni nas wynieśli. I odnalazłam, mój brat był po stronie aryjskiej, wtedy ten Rafał był bardzo chory. Ale dowiedział się, że rodzice zostali, prosił tych ludzi, że oni powiedzieli, że zorganizujemy, bo to była bardzo trudno zorganizować taką akcję. Bo to nie było takie proste, musi wyciągnąć tych ludzi. No i tak się stało, że zostaliśmy. Na razie było nas czworo w tej chwili. Był brat Rafał, ten mój mały brat, bratowa i ja. I nami się zajęli. Znowu organizacja, nie wiem. Tam była może część Żegoty, na pewno Komitet Żydowski, bo ci, co przychodzili, to byli ukrywający się po stronie aryjskiej Żydzi. I teraz, jak nas przewieźć w miejsce bezpieczne? Było nas czworo, zapakowano nas w cztery worki, tak jak do ziemniaków, z taką siateczką. I wóz konny, taka platforma, wsadzili nas na tą platformę, pojechaliśmy, zawieźli nas na ulicę Mokotowską 1. To było
To była też piwnica po spalonym w 1939 roku w dużym budynku, ale suteryny były w bardzo dobrym stanie. I tam nas umieszczono, tam przyszedł lekarz, który z nas, to po prostu trzeba było nas jakąś dietą powoli, żeby znowu nas nie spotkało jakieś, prawda, jeszcze jakieś zatrucie. I w tym czasie ten mój mały brat, który nas uratował, wyprowadził z kanału. Okazało się, że miał zakażenie krwi. Prawdopodobnie napił się tej wody, kiedy się topił i po dwóch tygodniach zmarł. I tak, ale on ocalał chyba po to, żeby nas wyprowadzić. Jak się wszystko weźmie pod uwagę, to tam każdy po kolei odchodził. I chyba po to, żebym ja przeżyła. No nie wiem, bo to tak trudno powiedzieć. Rafał, co się stało dalej? Odżywiono nas, wyglądaliśmy już lepiej, z tym, że nie można się było pokazywać na ulicy, bo ja byłam bardzo brzydka, bo byłam bardzo czarna i bardzo semicka, więc to było nie do pokazania ludziom. Trzeba się było dalej ukrywać. I ten pobyt po stronie aryjskiej wcale nie był taki łatwy. Trzeba było zmieniać nam często miejsca pobytu, bo stało się jedno niebezpieczne, drugie było kilka takich bardzo niebezpiecznych miejsc. Co się stało? Już zostało nas tylko troje. Bratowa, z tym, że ta bratowa to nie była żona Rafała, to była żona tego, który zginął w bunkrze wtedy nakrytym. I zaczęła się tam sprawa taka, że on został jakoś uznany przez podziemie, przez konspirację, jako znawca kanałów, znawca budowy bunkrów. Już był rok 1944, bo to byśmy wyszli tylko we wrześniu 1943. I został zaangażowany do, prawdopodobnie może już dla potrzeb powstania warszawskiego. To jakoś tak, bo wtedy już to, prawda, kanały stały się modne, stawały się, wiadomo, że to była miejsca jakiegoś przemieszczania się. Pamiętam jeszcze, kiedy byliśmy razem, przyszedł do nas Antek Cukierman, znany dowódca żydowskiej organizacji bojowej, i przyniósł mojemu bratu broń. Ja pamiętam dobrze ten moment, to był grudzień jeszcze 1943 roku, a z nim był, dzisiaj właśnie rozmawiałam z panem Kazikiem Simchorotenem, był z panem właśnie Cukiermanem, był razem to młody wtedy bardzo pan Simcharoten, czyli Kazik. I przyniósł bratu broń i także on się włączył w tę konspirację. I cóż, rozdzielono nas, dlatego że było niebezpiecznie, żebyśmy byli razem. To tak kobiety, on miał męskie swoje sprawy wojskowe i on został na tej Mokotowskiej 1. To jest dokładnie miejsce, gdzie w tej chwili jest metro Politechnika i przy metrze Politechnika taki olbrzymi dom, nawet jest napisane Mokotowska 1, ale to nie to samo, ale to miejsce jest to samo, gdzie właśnie byliśmy. I co się dzieje? Mój brat jest razem jeszcze z drugim chłopcem, który się odkrywał, z Zygmuntem. Miał chyba jakieś 18-19 lat, miał mu pomagać. A nimi opiekował się dozorca tego miejsca. A tam przychodzili do mojego brata różni ludzie z podziemia. Różni tam jakieś mieli swoje wojskowe, niebo, konspiracyjne sprawy, sprawy ukrywania się, sprawy jakieś, prawda, które mnie jako dziecku nie były dostępne. Ale doszła do mnie straszna wiadomość któregoś dnia. Tam do tego dozorcy przychodził jego syn. Syn, młody człowiek, przedstawiał się jako wielki przyjaciel Żydów, że on jest zaangażowany w jakąś pomoc i tak dalej, że on się ukrywa przed Niemcami. No ale brat mu kiedyś podobno zwrócił uwagę, żeby tak bardzo nie kręcił się, bo to jest miejsce ukrycia i tam nie można stwarzać pozorów, że tam ktoś żyje w tej suterynie. I on kiedyś któregoś dnia wyszedł, sprowadził gestapo. Wiedział, że brat ma broń, więc zaraz mu tą broń zabrali. Ale proszę sobie wyobrazić, co jest najgorsze z tego wszystkiego. To, że brat zginął. Ale wydając mojego brata, wydał swojego ojca, który za ratowanie Żyda
był skazany na śmierć. I myślę, że ten dwudziestokilkuletni człowiek wiedział o tym. Na niego później była to już na marginesie, był wyrok podziemia na śmierć. Był wykonany, ale nieudany wyrok, bo narzeczona go zesłoniła. Także później znalazłam taką notatkę historyczną właśnie z podziemia, właśnie z Kedybu, tam gdzie były notatki na temat kar śmierci dla konfidentów. I taka notatka, się nazywał Kazimierz Grochowski, konfident niemiecki, wydał wielu Polaków i Żydów. I to był właśnie syn tego człowieka, własnego ojca wydał. To świadczy o tym, jaki to był człowiek. Nie zawahał się ze złości, z jakiejś zawiści wydać swojego ojca. I w ten sposób, to już był 44 rok, zostałam zupełnie sama. Z całej mojej rodziny wielkiej. Już wszyscy bracia nie żyli, siostra nie żyła, rodzice nie żyli. A ja, no jeszcze byłam. No i tak dotrwałam, przenosząc się z jednego miejsca na drugie, znalazłam się, dotrwałam, dożyłam do Powstania Warszawskiego, które mi też nie było oszczędzone. I w sierpniu przychodzili do nas, była taka siatka organizacyjna, ja nie wiem kto to był. Było tak często bardzo, że mieszkanie to się nazywało spalone, to znaczy, że stało się niebezpieczne. Był telefon, nie wiem przez kogo, do kogo i za chwilę ktoś się zjawiał, brał mnie za rękę, przeprowadzał w inne miejsce, które też krótko było bezpieczne i znowu stawało się niebezpieczne, bo ktoś, jakiś sąsiad coś tam krzywo spojrzał czy coś, było to... Ja już nie byłam głodna, to fakt, ale byłam ciągle tropiona, ciągle się bałam i ciągle byłam niebezpiecznie. Ale jak powstanie wybuchło, to już razem ze wszystkimi schodziło się do piwnicy, razem ze wszystkimi schodziło się do... Było to już wszystko dotykało nas jednakowo. 6 września, czyli we wrześniu 43 roku wyszłam z getta. We wrześniu 6, dokładnie września 44 roku wychodziłam z płonącej Warszawy. I wtedy już płonącą Warszawę widziałam. O ile płonącego getta nie widziałam, czułam, o tyle płonącą Warszawę widziałam na własne oczy. I tak nas sprowadzili do Pruszkowa a ja w tym czasie było, ja wychodziłam z Powiśla, a tam razem z Powiśla wychodził dom dziecka, prowadzony przez zakonnicę i tam mnie umieszczono. I tak a Niemcy łaskawie wyrazili zgodę na wyprowadzenie domu dziecka z Pruszkowa, kilka dni tylko byliśmy. I to był Grodzisk, Grodziska na wieś pod Grodziskiem, tam w szkole takiej wiejskiej doczekaliśmy wyzwolenia 17 stycznia. W ten sposób, no, w całej mojej rodziny ocalałam tylko ja jedna. I to w dużym skrócie można by powiedzieć, jak to się stało, nie wiem jak to się stało, że ja najsłabsza, najbardziej bezbronna, najgłupsza, można powiedzieć, niewalcząca, zostałam, powiedzmy, wyznaczona do przeżycia, do tego, żeby być świadkiem tych wydarzeń. No to tyle, co mogę powiedzieć. Nie wiem, czy są jakieś, czy można coś dodać, coś ująć, nie wiem, bo to tak... Można by o każdym tym, bo mnie nieraz pytają, a co robiłaś te 9 miesięcy? No nic nie robiłam. Ja byłam jedyne dziecko tam, w tym bunkrze. Nie miałam książek, nie miałam zabawek, nie miałam nic. Miałam tylko, na szczęście miałam koło siebie mamę jeszcze, do której mogłam się przytulić, do której mogłam wziąć za rękę i przy której czułam się jak gdyby bezpiecznie, chociaż... Ale później, czy ja już naprawdę niewiele czułam. Ja już nawet, wydaje mi się teraz, że ja nawet głodu nie czułam już. To był taki okres takiego życia na pół świadomego. Nie wiem, czy... Proszę jeszcze może powiedzieć o tym, jak wyglądało spotkanie pani ojca pierwsze z Niemcami na początku wojny. Tak, to
to powiem, dlatego ja się skupiłam na tej już ostatecznym tekście. Właśnie, jak coś się stało, że mój tata nagle, który był takim bardzo, z tego co pamiętam, wiem z opowieści, był bardzo aktywny w ogóle w tym domu, w którym mieszkaliśmy, czy powiedzmy nawet w dłużnicy, tak jak się dowiedziałam, że był, to nie wiem co to znaczy, ale starszy. I pamiętam, że sąsiedzi przychodzili, jakieś porady, jakieś, mimo że stolarzem, ale był bardzo chyba takim mądrym człowiekiem, tak się przynajmniej tak odczuwało się. I w pewnym momencie to ja nie wiem, to był chyba 41 rok. I któregoś mój tata miał taką piękną białą brodę i któregoś wieczora przyszedł prawie że zapłakany, załamany zupełnie. Co się stało? Jakiś żołdak podszedł na ulicy i zabawił się, ściął połowę brody mojemu tacie i urządził koło niego taki taniec. Taki, o jak to fajnie, jak to śmiesznie wygląda. Tata był naprawdę wstrząśnięty, tak to poczuł się tak upokorzony strasznie, że taki młody człowiek śmiał w ten sposób postąpić. No wtedy to wyglądał, tata miał, z tego co wyliczam sobie, bo nie wiem dokładnie, ale około 65 lat. To nie był stary człowiek, ale na owe czasy, czy tych sytuacji takiej wojennej, to wyglądał na starca, ja go tak w moich oczach pamiętam go takiego. I myślę, że taka sytuacja tak zaważyła, że on się załamał tak psychicznie. To poczuł się, że on jest, że go ośmieszono. Przyszedł do domu, no oczywiście trzeba było obciąć tę resztę brody, ale on się zdaje się, że nigdy nie podniósł, że to upokorzenie, którego doznał, było bardzo dla niego wstrząsem. To takie to pamiętam. Czy coś jeszcze pani zna lepiej moje niż ja, bo ja już to wszystko mówiłam kilka godzin, więc pani wszystko to doskonale wie. Tak, i dlatego pozwolę sobie jeszcze tutaj pociągnąć wątek zachowywania jednak pewnych podstawowych przepisów religijnych w getcie. Tego bardziej pilnowała pani mama, prawda? Tak, powiem to taką rzecz, bo myślę, może mojej bratowej to będzie, bo ja zyskałam w getcie, w bunkrze zyskałam swoją bratową, która później ze mną do końca była. To właśnie ja sobie później tak różne rzeczy myślę, może później powiem. Ale tak, któregoś dnia mój najstarszy brat, on już był stary na owe czasy, miał już same 30 lat, ale był kawalerem jeszcze, a już młodzi bracia było trzech było żonatych w tym czasie, ale on jeszcze był kawalerem. I któregoś dnia, jeszcze zanim przed powstaniem w getcie, bracia wychodzili na zewnątrz, ja już byłam wewnątrz, mama tam, ale ci młodzi mężczyźni wychodzili, bo tam jeszcze przed powstaniem. I on któregoś dnia spotkał koleżankę, jakąś taką z czasów, nie wiem, szkolnych czy nieszkolnych, w każdym razie spotkał, która rozpłakała się, tego spotkała i mówi, słuchaj, całą rodzinę straciłam, jestem sama, nie wiem, co ze sobą zrobić, nie mam gdzie się podziać. A on mówi, co, no to... To chodź z nami, pójdziesz z nami, mamy bunkier, to pójdziesz, będziesz z nami. No i przyprowadził ją do bunkra. No i proszę sobie wyobrazić, moja mama, pobożna kobieta, mówi, o, stop, stop, tego nie będzie, nie ma żadnego tego, będzie ślub. No i w warunkach tego bunkra, pamiętam, nawet jakaś była zorganizowana baldachim, prawda, którym trzeba było pod tym baldachim zrobić ślub. I w takich warunkach tragicznych uzyskałam bratową, która zresztą no, później była ze mną już do końca i była bardzo przydatna, bo się mną opiekowała. Więc ja mówię, nieraz się śmieję, mój brat topił się mały, na chwilę odzyskał życie po to, żeby nas wyprowadzić i natychmiast po dwóch tygodniach umrzeć. Ona też stała się moją bratową po to, żeby być, no to już jest takie troszkę, no, takie myślenie prawie, że no nie wiem, czy to aż tak było ze względu na mnie, ale tak można sobie tłumaczyć. Więc w ten sposób właśnie przez to, że mama była taka rygorystyczna pod tym względem, zyskałam bratową i ona się czuła pełnoprawną żoną, rzeczywiście była. Ona przeżyła wojnę, bo ona została z tego Pruszkowa, jak była selekcja, ją już nie jako Żyd, tylko ona miała jakąś fałszywą kartę i ona dostała się do obozu w Niemczech,
jakiejś obozu pracy, na szczęście w jakiejś fabryce pracowała, już nie wróciła do Polski, pojechała do Izraela tuż zaraz po wojnie. To z nią. Czy jeszcze coś pani chciała? Chciałam powiedzieć, że zgodnie właśnie z przywoływaną tutaj kilkakrotnie relacją, która jest w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, pani nie żyje. A tak, 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 tak. Znalazłam tam właśnie, bo pani, która relacjonuje ten cały mój pobyt po stronie aryjskiej, prawdopodobnie, bo ja po wojnie jakoś nie szukałam, nie zgłosiłam się, nie szukałam, ja byłam taka zagubiona i nie wiedziałam w ogóle. Ja myślałam, że ja jedna na świecie żyję, że jedyna Żydówka, więcej na pewno Żydów nie ma, bo co, bo skąd? Cała rodzina zginęła, to dlaczego akurat tu się jeszcze ma być? I kiedy teraz znalazłam tą relację w Żychu, to była dla mnie, czytam tam, ona powiada właśnie, że jestem, prawda, że tu jestem. I potem dom na ulicy Dobrej 58 został zburzony, a pod gruzami zwłoki, prawda, między innymi mojej bratowej, mojej i pana Budnickiego, bo nazwisko pan Budnicki to wzięłam sobie od ostatniego mojego opiekuna. A stało się to dlatego, że ja nie miałam żadnego dokumentu. Kiedy znalazłam się w tym domu dziecka i pierwsza rzecz, którą siostra mnie zapytała, a ty się jak dziecko nazywasz, to ja wiedziałam, że Krysia, bo mnie nazywają, a nazwisko powiedziałam Krysia Budnicka. I tak zostało. A później nikt mi tego nie prostował, nikt mi nie powiedział, wiesz dziecko, no może wrócisz. No, później mi żałowałam trochę, ale nie starczyło mi w ogóle energii, żeby coś zmieniać, bo mi to nie było potrzebne. Ja trochę żałuję. Ale w ten sposób właśnie, ale tam ja napisałam na tej kartce, gdzie jest było, że ja nie żyję, napisałam, uwaga, uwaga, ja żyję. No więc tak. Pamięta też pani opowieść o spotkaniu kilka lat temu z panem Simchom Rotenem, z Kazikiem, który nie mógł uwierzyć, że pani została wyprowadzona razem z tymi osobami we wrześniu z getta. Ale dziś, nie wiem, jak wczoraj się z nim spotkałam i sprostował. To znaczy, bo ja dzisiaj mieliśmy razem taką spotkanie było w telewizji. A ja się z nim, to było nagranie i tam podeszłam, pan nie pamięta. Bo właśnie osoba, która znalazła te notatki i jeszcze znalazła, bo jeszcze Antek Zuckerman pisał w swoich wspomnieniach, pisał w pewnym momencie, że odwiedził na Mokotowskiej 1 mojego brata i dał mu broń. I tam jest wspomniane, że Simcha Roten, no Kazik był z nim. No więc dowiedziałam się, że on żyje, że mieszka w Jerozolimie. Więc w czasie bytności mojej w Izraelu poszłam, miałam telefon, nawet do niego spotkaliśmy się o wspólnych znajomych, no i ja mu mówię, że ja jestem Jan, co pani opowiada? Tam nie ma prawa nikt przeżyć, nikt tam nie przeżył, a ja mówię, proszę pana, niech pan patrzy, niech pan uszczypnie, ja żyję. No i nie mógł sobie, bo on prawdopodobnie z tego, ja dzisiaj zrozumiałam, że on pomylił dwa adresy, Pańska 5, i Mokotowska 1, bo z tej Pańskiej 5 to rzeczywiście ci wszyscy też była jakaś psypa i tam wszyscy zginęli. Ale dzisiaj to ładnie powiedzieć tak, że on pamięta, że właśnie pamiętał tego zdrajcę, tego konfidenta pamięta, bo było bardzo poruszenie, było potem, okazuje się, że ten Grochowski młody, że on widział wielu ludzi, którzy przychodzili z konspiracji, przychodzili tam na tą Mokotowską. To była później strach, bo on mógł rozpoznać, bo on znał. Więc to, ale pan właśnie, pan Kazik, pan Reisacher, on dzisiaj już powiedział tak, że on pamięta właśnie, że już sobie przypomniał, że tak było. Czyli sprawa została wyjaśniona. Wyjaśniona, tak, ja żyję naprawdę. Powiedziałam. Ostatnie zdanie, jakie chciałabym powiedzieć, to takie, że mówią mądre księgi żydowskie, wypytaj dokładnie świadków. Naprawdę warto wypytać świadków, bo też w naszej rozmowie przed kamerą okazało się, że ci bracia niekoniecznie byli zaangażowani działalność żołdu, dlatego że sam Zuckerman pisze we swoich wspomnieniach właśnie, że ten brat, który się znał na kanałach i budowaniu tych bunków, nie był z naszej organizacji. Nie z naszej partii, jak on tam zdaje się, tak czy coś tak.
Tak, bo tym określeniem partia to się określa w ogóle właśnie żydowskie podziemie w getcie. Także jest zagadka, z kim współpracowali pani bracia, czy to był Żydowski Związek Wojskowy, czy jeszcze jakieś inne ugrupowanie. A ja niestety jeszcze powiem tak, że ja się spotkałam z moją bratową, która była dorosła. Ja kiedy ja byłam tym 11-letnią dziewczynką, ona była dorosła i ona... I proszę wyobrazić, że ja po spotkaniu to było już... Ja o nic nie pytałam. Ja nie umiałam, a wiele rzeczy mogłabym się dowiedzieć. Gdzie? Bo wiem, że to było na Zamenhofa. Nie wiem, jaki numer. Oczywiście teraz ja nie znajdę tego miejsca, bo to topografia się zmieniła. Ale czy gdzie? W ogóle o nic nie pytałam. To był jakiś taki temat tabu. Że, a bardzo żałuję, a później nie miałam już z kim skonfrontować tych, właśnie nie, może gdyby ktoś to wiedziała, z jakiej organizacji był. Co, no nic, tego się już nie dowiemy. Może ktoś jeszcze, ale nie, już tego to już nie będzie. Dziękuję pani Henie Kuczer. Zachęcam do czytania jej wspomnień.